Dzięki Panu i Bogu naszemu Wszechmogącemu znów jesteśmy zebrani na tym miejscu, aby wielbić Jego imię. On jest naszym świętym Bogiem, cudownym Królem, Wszechmogącym Odkupicielem. Panie nasz, przyjmij hołd, przyjmij cześć, przyjmij uwielbienie. Jesteś godny czci, jesteś godny wywyższania. Dlatego namaść nas teraz w Duchu swoim świętym, poprowadź nas swoją mocą, aby Twoje objawienie objawiało się wśród nas, Panie, abyś przechadzał się wśród nas w mocy swojej, abyśmy śpiewając każdą pieśń wysławiali Twoje wielkie i święte imię, abyś Ty był, Panie, wywyższony przez Twoje dzieci, podziwiany wśród Twoich dzieci. Panie nasz, daj nam teraz ten czas błogosławienia Twojego imienia, kiedy Ty zwycięstwo odniosłeś nad śmiercią, nad grzechem, nad cierpieniem. Panie nasz, Ty przez swoje cierpienie dałeś nam wytchnienie, dałeś nam wolność i dałeś nam drzwi otwarte do Twojego niebiańskiego królestwa. Poprowadź nas teraz. Błogosław nas, Panie, w mocy swojej i bądź wywyższony. Hosanna, Hosanna, Halleluja, Amen.
Żeby oddalił ode mnie przez grób.
przyjdzie, chwalebny to dzień, chwalebny to dzień. Jedyś powiedli do nas górze śmierci, kiedyś przebili do krzyża tam. Oh.
Panie, cudowny Boże, kiedy śpiewamy Tobie pieśni, kiedy radujemy się, bo Ty jesteś wśród nas, to Ty wypełniasz nas swoją mocą, dajesz nam swoją radość. Dajesz nam, Panie, śpiewać razem z aniołami. Ty przyłączasz swoich aniołów, Panie, by ten śpiew przynosił Tobie prawdziwy hołd, prawdziwe uwielbienie, by był piękny i chwalebny, Panie. Radujemy się i cieszymy się, że Ty cały wszechświat przygotowujesz do tego, aby Twoje imię było wywyższone. A teraz dałeś nam cudownego swojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ty nas miłujesz, Ty nas kochasz, bo oddałeś Go za nasze grzechy. Panie, dziękujemy Ci, że takiego cudownego Syna nam dałeś. Że Jezus Chrystus jest takim cudownym odkupicielem, jest takim pewną skałą, pewnym fundamentem. Dziękujemy Ci, Panie, i wywyższamy Twoje wielkie, święte imię. Radujemy się, cieszymy się Tobą, Panie, i wyznajemy Ciebie jako Króla i Władcę całego Wszechświata, ale też Pana naszego życia. Władcę naszego życia. Jesteśmy w Twoich rękach i my wiemy, Panie, że bez Twojej woli nic się nam stać nie może. Ty powiedziałeś przez swoje słowo, że nawet włos z głowy naszej nie spadnie bez Twojej woli. Dlatego trzymaj nas mocno i prowadź nas. Teraz, Panie, kiedy potrzebujemy Twojego słowa, wypełnij nas Twoim słowem. Daj nam Twoje namaszczenie. Abyśmy mogli namaszczonymi uszami słuchać Twoje słowo, a Twój głos by rozlegał się we wszystkich zakątkach naszego wewnętrznego człowieka i przynosił nam wzrost, uświęcenie. Panie nasz, prowadź nas. Oddajemy się teraz w Twoje ręce i pod działanie Twojego świętego słowa, namaszczonego Duchem Twoim Świętym. Bądź wywyższony. Hosanna, halleluja, amen. A teraz weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie. I powiedzmy tak, to jest moja Biblia i jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam.
potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam. Bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja. Amen. Błogosławmy teraz tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest naszym przewodnikiem, On jest naszą światłością, On jest naszą mocą. Dlatego będziemy dzisiaj rozważali słowo dotyczące zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przybiegł do grobu i ujrzał i uwierzył. Słowo, które czytamy, jest zapisane w Ewangelii Jana 20 rozdziału od 1 do 9 wersetu. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł też i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Michała 2 wersety przeczytamy z 7 rozdziału. Te słowa mówią tak. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo, resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. A Psalm 103, pierwszych 10 wersetów mówią tak. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Kochani, słowa, które przeczytaliśmy, mówią nam o cudownym Bożym przebaczeniu, o Bożej łasce, Bożej dobroci, ale też mówi nam o zmartwychwstaniu, o tym, że Jezus Chrystus wstał z martwych i jest wśród nas aż po dzień dzisiejszy. Pierwszy dzień tygodnia to niedziela. I tego dnia uczniowie zgromadzali się, aby wspominać cudowne zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dzień ten również Pismo Święte określa jako dzień Pański. I tak jest powiedziane na przykład w objawieniu Jana w 1 rozdziale 10 wersecie. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby. Maria Magdalena miała bardzo złą przeszłość, o tym wiemy ze Słowa Bożego, ale to właśnie jej ukazał się Jezus po zmartwychwstaniu jako pierwszej. Ale też i ona wygląda na to, że miała najwięcej miłości do Pana, dlatego wcześniej od wszystkich przyniosła
więcej wonności potrzebnych do namaszczenia ciała Jezusa. Jezus Chrystus był składany w grobie i był już namaszczony, ale zobaczmy jej troska, jej ilość przebaczonych grzechów. Jest przez Jezusa Chrystusa wyraźnie określane, że komu więcej przebaczone, ten więcej miłuje. Ona przynosi jeszcze do grobu więcej wonności. To ona była tą osobą, która namaszczała nogi Jezusa Chrystusa tym drogocennym olejkiem, a później własnymi włosami wycierała. To ta sama kobieta uczestniczyła wtedy, kiedy był pogrzeb Jezusa Chrystusa, kiedy składano go do grobu, aby złożyć tam wonności razem ze składanym ciałem. I teraz, z samego poranka, przybiega z wonnościami, aby jeszcze bardziej namaścić. I to jest znamienne, że jej gorliwość została doceniona przez Jezusa Chrystusa. Właśnie jej pierwszej ukazał się Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu. I zobaczmy, kiedy zobaczyła, że nie ma Jezusa Chrystusa w grobie, biegnie szybko do uczniów i mówi: wzięli Pana, Pana wzięli z grobu i nie wiem, gdzie go położyli, nie znalazłam go. Pomimo, że Jezus wielokrotnie zapowiedział swoje zmartwychwstanie, Maria w tym momencie nie była w stanie pojąć tego, co się stało. Dopiero wielokrotne ukazanie się uczniom i dostarczenie przekonywających dowodów sprawiło, że wszyscy uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. Dzieje apostolskie w 1 rozdziale, w 3 wersecie mówi nam tak. Im też po swej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Zobaczmy, zaskoczenie uczniów, zaskoczenie wszystkich ludzi jest tak przeogromne, że Jezus Chrystus musi dawać niezbite dowody swojego zmartwychwstania. I dzisiaj właściwie też trzeba ciągle na nowo udowadniać ludziom, że Jezus Chrystus jednak zmartwychwstał. Skoro Jezus Chrystus zmartwychwstał, no to siedzi po prawicy Boga Ojca. I kiedy my się zgromadzamy, to Jezus Chrystus jest wśród nas, bo zmartwychwstał, bo żyje, bo On nawiedza swój lud i On przychodzi, aby nas napełnić swoją mocą, swoją obecnością, dać nam swoją radość, dać nam swój pokój. To jest niezwykle ważne. I kiedy uczniowie pobiegli na słowa Marii Magdaleny, pobiegli do grobu, jest powiedziane, że jeden z uczniów wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego. Zobaczył to wszystko. Istniała duża różnica pomiędzy wskrzeszeniem Łazarza a zmartwychwstaniem Jezusa. Łazarz wyszedł z grobu, mając na sobie swoje pogrzebowe szaty. Pamiętamy, jak czytaliśmy poprzednim razem, na którymś z nabożeństw, tą historię o Łazarzu, kiedy wychodzi cały zawinięty, nawet niektórzy się zastanawiali, jak w takim razie wyszedł, jak był pozawijany. No ale wyszedł, wiemy, że wyszedł. W przypadku Jezusa Chrystusa jest sytuacja zupełnie inna. Ciało Jezusa posiadało fizyczną, materialną chwałę i było zdolne do przenikania przez szaty pogrzebowe. Dzięki tej samej właściwości pojawił się później w pokoju, którego drzwi były zaryglowane, a uczniowie byli tam zgromadzeni. Pamiętamy, czy ktoś musiał mu otwierać drzwi? Tak jak uczniowie, którzy wyszli z więzienia, trzeba było im, na przykład Piotrowi, trzeba było otworzyć drzwi, żeby wszedł. Tak Jezus Chrystus, kiedy wyszedł z grobu, nie trzeba mu było otwierać drzwi, tylko on wchodził, a drzwi były nadal zamknięte. I ta sama cecha wystąpiła tutaj, w tym przypadku, kiedy szaty w grobie zostały, te pogrzebowe szaty, one pozostały, a Jezus Chrystus odszedł.
Filipian 3 rozdział, 20-21 wersety mówią tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. To jest ta sytuacja, w której my również się znajdziemy, kiedy będziemy poddani temu przemienieniu. Jeśli zostaniemy zabrani już z tej ziemi, to Słowo Boże mówi, zmartwychwstaniemy. A jeśli pozostaniemy przy życiu, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, to będziemy w okamgnieniu przemienieni i będziemy mieli właśnie takie ciała, jakie miał Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu. Ciało, które fizycznie normalnie funkcjonuje, normalnie jest, bo Jezus Chrystus powiedział, ja nie jestem duchem, dajcie mi coś jeść. Prawda? Żebyście wiedzieli, że duch nie może jeść, ale ja jem. I dali mu jedzenie i on przy nich jadł. A więc miał ciało niby takie całkiem normalne, ale drzwi nie trzeba było otwierać. Ściany nie trzeba było burzyć, żeby Jezus Chrystus się znalazł wśród uczniów swoich. I my będziemy w takich ciałach. Ciekawa perspektywa, prawda? Mieć takie ciało, takie bardzo ciekawe, chwalebne ciało i takie będziemy mieli. I to wszystko dzieje się przez Jezusa Chrystusa, który stał się pierwocinami. On był pierwszy, któremu się to przydarzyło, tak mówimy, ale to jest właśnie chwała Boża, chwała Jezusa Chrystusa. A my będziemy następnymi, którym się to również przydarzy. I będziemy w ten sposób funkcjonowali. Dlatego, że Bóg nasz jest wielki, święty i doskonały. Stan, w jakim były pozostawione rzeczy w grobie, nie wskazywał na to, żeby ktoś je w trudzie i pośpiechu odwijał z ciała Jezusa. Nie widać było tego. Łazarza trzeba było uwolnić. Podeszli ludzie i porozwijali go z tych szat pogrzebowych. Jezusa Chrystusa nie trzeba było rozwijać. Nawet nic nie wskazywało na to, że aniołowie go rozwinęli z tych szat pogrzebowych. On po prostu stamtąd wyszedł. Z tych szat pogrzebowych wyszedł po prostu. I dlatego, że miał chwalebne ciało, nie musiał się z tym trudzić. Na pewno też nie zrobili tego złodzieje plądrujący groby, żeby rozwijać Jezusa. Wszystko to dowodzi, że nikt nie zabrał ciała, ale że przeniknęło ono przez tkaniny, zostawiając je w grobowcu. Kiedy apostoł Jan zobaczył szaty pogrzebowe, to był przekonany, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i uwierzył w to. On nie miał żadnych wątpliwości. Kiedy zobaczył formę, w jakiej te szaty zostały, a przecież był świadkiem tego, jak zmartwychwstał Łazarz, zobaczył tą ogromną różnicę. To jest Jezus Chrystus, to jest Pan, to jest chwalebny Odkupiciel. I On wyszedł po prostu z grobu. Nie trzeba było jakichś wielkich wysiłków wprowadzać w to, żeby Jezus Chrystus z grobu wyszedł. On po prostu uczynił to, bo miał taką moc. On miał moc swoje życie położyć, a więc umrzeć, ale też miał moc, by swoje życie z powrotem wziąć. I on to właśnie uczynił. I uczniowie, apostołowie byli świadkami tego. A Jan, kiedy był świadkiem tego, po prostu uwierzył. Wciąż do nich nie docierało jednak, że według Pisma on musi powstać z martwych. To wciąż do apostołów nie docierało. Ani Piotr, ani Jan nie rozumieli tego, co Pismo mówiło na temat zmartwychwstania Jezusa. Oni nie rozumieli, nie wiedzieli, w głębi tego całego
objawienia Bożego nie mogli wniknąć, dlatego że Bóg jest święty, wielki i doskonały. I w Jego życiu dzieją się rzeczy, które są początkiem, które są wskazówką, które są drogowskazem do tego, jak my mamy iść. Dlatego Jezus Chrystus, chodząc po tym świecie, chodząc po tej ziemi, dawał nam przykład, jak należy po tej ziemi chodzić. Człowiek został umieszczony na ziemi, człowiek w raju został osadzony i Słowo Boże nam mówi, że człowiek od razu, od początku miał w konkretny sposób żyć, w konkretny sposób postępować. I po to, żeby człowiek wiedział, jak ma żyć, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że przychodził do raju Bóg Wszechmogący w powiewie porannym i Słowo Boże nam mówi, przychodził, aby mieć społeczność z człowiekiem. Na czym polegała ta społeczność? Przychodził Jezus Chrystus do raju, do ludzi po to, żeby ich instruować, jak mają żyć. Ale nie zdążył objawić im całej instrukcji, bo już zgrzeszyli. Nie zdążył wszystkiego im wyjaśnić, jak już zaczęli być w zasadzie w pozycji, w której trzeba ich z raju wygonić. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie pokazuje, że przychodzi w takim razie Jezus Chrystus jako człowiek, staje się jako człowiek na tej ziemi po to, żeby ludziom, tym pierwszym od początku, pokazać, jak należy żyć. Ile wieków musiało minąć, zanim Jezus Chrystus przyszedł? Ile wieków musiało upłynąć, zanim człowiek próbował we wszelki możliwy sposób, jak tu żyć na tej ziemi? Jezus Chrystus miał od samego początku objawienie dla człowieka, jak należy żyć. Do tego wszystkiego by nie doszło, co jest obecnie na świecie, gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie Jego wybawienie i do tego wszystkiego by nie doszło, gdyby człowiek chciał słuchać Boga. My jesteśmy tym gronem ludzi, tą garstką ludzi w pośród większości ludzi, którzy nie chcą służyć Bogu, jesteśmy tymi wybranymi w zasadzie nie jakimiś nadzwyczajnymi ludźmi, ale zwykłymi, normalnymi, z tego świata wziętymi ludźmi, aby czcić Boga, służyć Jemu i słuchać Jego głosu. Zobaczmy, Słowo Boże nam to wyraźnie pokazuje, że cały świat miał służyć Bogu, cały świat miał naśladować Jezusa Chrystusa, ale chce to robić tylko niewielka gromadka ludzi. I dlatego my służymy naszemu Panu w wierności. Psalm 16, werset 10 mówi nam tak. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. O braku wiary w zmartwychwstanie Jezusa w sercach uczniów to jest zostało zapisane w Ewangelii Łukasza. Jest wyraźnie to pokazane. My znamy ten fragment. Ja przeczytam 3 wersety z tego fragmentu Łukasza, 24 rozdział, od 25 do 27. I Słowo Boże mówi tak. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Już wiemy, o kim mowa. Mowa oczywiście jest o nas, żebyśmy wierzyli Panu naszemu, ale nie tym wszystkim pogłoskom, które ludzie wypowiadają. A więc zobaczmy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Zobaczmy, powiedziałem, że to o nas chodzi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus mówił do uczniów Jezusa Chrystusa. On to mówił do swoich uczniów. To nie byli jacyś obcy, starozakonni ludzie, ale to byli uczniowie Jezusa Chrystusa. I on im wykładał i oni nic nie rozumieli. Nic nie rozumieli, a Jezus Chrystus wykładał im, co było o nim napisane od Mojżesza aż poprzez wszystkich proroków. Kochani, aż do dnia dzisiejszego studiujemy Pisma.
rozważamy je, czytamy je. I powiem wam szczerze, kiedy analizowałem wszystkie pisma prorockie, to w niektórych naprawdę nie udało mi się znaleźć jakiejś wzmianki o Jezusie Chrystusie. A jest, naprawdę jest. Nadal jeszcze jest czas, w którym nie jesteśmy w stanie we wszystkich pismach proroczych znaleźć wzmianki o Jezusie. Ale sam Jezus Chrystus, kiedy im wykładał, jest tu napisane, że objawił im, pokazał im, że o nim jest powiedziane we wszystkich księgach prorockich. A więc wszędzie zostało to zapowiedziane, wszędzie zostało to podkreślone. I oni tego nie rozumieli, zupełnie nie rozumieli. My oczywiście rozumiemy, dlatego że nam już było objawione to przez apostołów i w wszystkich Ewangeliach i listach Pawła, Piotra i innych uczniów Jezusa Chrystusa jest to nam pokazane, więc dużo więcej jesteśmy w stanie zobaczyć, ale też i Bóg przez Ducha Świętego osobiście do nas przemawia, abyśmy mieli to jasne wyobrażenie, co o Jezusie Chrystusie całe Pismo Święte mówi. Jezus przepowiedział swoje zmartwychwstanie, lecz oni nie dopuścili do swoich uszu tej informacji. Nie doszło, to po prostu nie doszło do nich. A w Mateusza w 16 rozdziale, 21 i 22 wersecie jest powiedziane: od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A w Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówią: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Widzimy, nie rozumieli nie tego, że Jezus Chrystus im mówił o swoim cierpieniu i zmartwychwstaniu, ale nie rozumieli, po co Jezus Chrystus ma to zrobić. Apostoł Piotr już zrozumiał, no tak, wydarzy się to rzeczywiście, no tak jak Jezus Chrystus mówi, wydarzy się. Ale po co, ja się pytam, po co, Panie, masz tam iść? Po co mają Ciebie zabijać? Nie przyjdzie to na Ciebie, zlituj się nad sobą. Widzimy, Piotr zrozumiał, że Jezus Chrystus dobrowolnie na to się zgadza i wie o tym doskonale i zapowiada to, żeby oni o tym dobrze wiedzieli, ale Piotr chciał wzbudzić litość nad sobą samym. Człowiek, jak ma przed sobą jakieś cierpienie, to jakoś tak lituje się nad sobą i chciałby nie przechodzić przez to. Chciałby nie zachorować, chciałby nie umrzeć. Dlaczego? Bo to jest jakaś taka podświadome takie dążenie, taka obrona życia w człowieku. Gdzieś umiejscowiona wewnątrz każdego z nas jest chęć pozostawania przy życiu. I to właśnie na tą sferę człowieka chciał zadziałać apostoł Piotr. Miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie, no zlituj się nad sobą. Ale Jezus Chrystus co mu odpowiedział? Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Właśnie człowiek myśli o tym, co ludzkie, a my mamy myśleć o tym, co boskie. Dlatego myślmy o wieczności, myślmy o królestwie, myślmy o zmartwychwstaniu, myślmy o nowym ciele, które będziemy mieli, myślmy o nowej rzeczywistości, myślmy o niebie, pomyślmy o tym, że idziemy do królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Łukasza w 9 rozdziale, w 44, 45 wersecie są powiedziane takie słowa: nakłońcie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, tak że nie pojęli go. A bali się go pytać o znaczenie tego słowa. W momencie, w którym Jan pisał swoją Ewangelię, był już nieco inny czas. I w tym czasie Kościół doszedł już do zrozumienia starotestamentowych proroctw o zmartwychwstaniu.
Już wtedy Kościół był dobrze obeznany i ludzie wtedy już wiedzieli, co to znaczy, że Jezus Chrystus musi umrzeć i zmartwychwstać. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa objawiło się nam wszystkim, aby odkryć przed ludźmi Boży plan odkupienia. Boży plan odkupienia. Bóg miał dwa plany. W zasadzie dwa takie zasadnicze, główne plany odnośnie ludzkości. Pierwszy plan to jest plan stworzenia ludzkości, a drugi plan to jest plan zbawienia ludzkości. A więc zobaczmy, jest pierwszy plan, w którym Bóg chciał wszystko w człowieku uczynić na swój obraz i swoje podobieństwo. I kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni na Boże podobieństwo, to wiedzmy, że na Boże podobieństwo został stworzony Adam. A później dopiero Bóg zobaczył, że Adamowi jest źle być samemu, to stworzył mu pomoc odpowiednią dla niego, czyli Ewę. I potraktował wtedy, że mężczyzna i kobieta dopiero razem wzięci, to jest ten jeden człowiek. To jest ta jedność, to jest ta harmonia, to jest coś takiego bardzo doskonałego, co Bóg uczynił, aby było społecznością Bożych synów niebiańskich. Kochani, coś niezwykłego. Nie będę rozszerzał tego zagadnienia, tego tematu, ale chcę tylko nakreślić tą główną myśl, która przewija się przez Słowo Boże. Człowiek został stworzony. Ale ponieważ człowiek upadł i to jako człowiek, jako jedność upadł człowiek, czyli i Adam i Ewa razem upadli. Więc Słowo Boże nam mówi, że trzeba było przygotować zastępczy plan, który w zasadzie już przed założeniem świata również był przygotowany. Plan zbawienia ludzkości. I w tym wszystkim był wzięty pod uwagę Syn Boży, Syn Człowieczy. I to jest powiedziane już w trzecim rozdziale Biblii. Na samym początku, że zapowiedziany jest Wybawiciel, a więc jest objawiony nowy plan. Objawiony nowy plan. Plan zbawienia ludzkości. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa właśnie objawiło się nam wszystkim, aby odkryć przed ludźmi Boży plan odkupienia. Boży plan polega na tym, że Bóg jak nikt inny. I teraz będę cytował słowa, które wziąłem z Pisma Świętego, z tych fragmentów, które przeczytaliśmy. Boży plan polega na tym, że Bóg jak nikt inny, po pierwsze, przebacza nam winy nasze. Po drugie, odpuszcza przestępstwa nasze. Po trzecie, nie chowa na wieki gniewu do nas. Po czwarte, ma upodobanie w łasce względem nas. Po piąte, nasz Pan znowu zmiłuje się nad nami. Po szóste, Pan zmyje nasze winy. I wreszcie po siódme, Pan wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Widzimy, Bóg nie ma upodobania w naszym upadku. Bóg nie ma upodobania w tym, że kiedy zgrzeszyliśmy, żebyśmy w tym grzechu już sobie pozostali. Bóg jest cały czas zainteresowany i z tych słów, na czym polega ten Boży plan względem ludzkości, cały czas wynika, że Bóg chce nam przebaczać, cały czas chce nas leczyć, cały czas chce nas ratować, cały czas chce nam pomagać. Zobaczmy, jak Bóg dosłownie obskakuje nas ze wszystkich stron, żeby tylko nas chronić. To nie jest tak, że ty się bronisz, a Bóg ciebie atakuje cały czas. Kogo Bóg atakuje? Słowo Boże mówi, że Bóg staje przeciwko tym, którzy są pyszni, którzy są zarozumiali. To Bóg staje się ich przeciwnikiem. Ale jeśli człowiek ma pokorę, to co? Bóg takim ludziom łaskę daje. Po prostu łaskę daje. Dlaczego? Bo Bóg ma upodobanie w łasce względem nas. Ma upodobanie, chce nam dawać łaskę. Do tego wszystkiego nasze wszystkie przestępstwa odpuszcza nam. Winy nasze przebacza. I znowu Słowo Boże mówi, Pan zmiłuje się nad nami.
Pan zmyje nasze winy, Pan wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Widzimy? To jest taki symbol przebaczenia, takiego przebaczenia, kiedy oddala od nas nasze winy. Wrzucenie w głębiny morskie to świadczy nam o tym, bo aż po dzień dzisiejszy ludzie zbyt głęboko nie mogą sięgać w oceany. Jeśli nawet chcą gdzieś tam coś na dnie oceanu zobaczyć, to sam człowiek nie może tam wstąpić. Jeśli to jest to urządzenie, które jest niezwykle skomplikowane, na jakiś krótki czas spuszczają człowieka. Tylko instrumenty, urządzenia, automaty spuszczają z kamerami, żeby coś zobaczyć, co tam jest. A więc nie jest tak łatwo sięgnąć do dna oceanu. A Słowo Boże symbolicznie nam pokazuje, nasze winy Bóg wrzuca w głębiny morskie, żeby już nie można było wydobyć, żeby już nie było dostępu do Twoich i moich win. Tak daleko Bóg oddala od nas winy nasze, abyśmy my w przebaczeniu grzechów naszych służyli naszemu Panu w wierności. Dzieła Boże względem Jego dzieci, czyli nas, są zawsze godne chwały. Dlatego szczególnie w czasie radosnego święta Wielkanocy wypowiadamy słowa Dawida. A to jest powiedziane: błogosław duszo moja Panu. Nawet śpiewamy takie pieśni. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. My mamy nasze dusze, naszego wewnętrznego człowieka cały czas pobudzać do tego, abyśmy błogosławili Pana. To nie jest tak, że siedzisz sobie i cały czas chce ci się błogosławić Pana. Ty musisz zasilić swoją duszę. Musisz jej powiedzieć, musisz swojemu wewnętrznemu człowiekowi powiedzieć: raduj się w Panu. Raduj się w Panu. Musisz sobie przypomnieć ciągle dobrodziejstwa, które Bóg ci wyświadczył. Zobacz, nie zawsze pamiętasz o tym, że szukałeś jakiegoś drobiazgu, który ci się zgubił. I co wtedy zrobiłeś? Pomodliłeś się i Bóg ci dał odnaleźć. To jest taki drobiazg, że może nie pamiętasz już o tym, że tak się wydarzyło. Ale przecież tak się wydarzyło. A przecież tak się naprawdę stało. Czy godny jest Pan uwielbienia? Jeśli nauczyłeś się na drobnych rzeczach, że Bóg ci błogosławi, pomaga, to też daje Bóg ci wielkie rzeczy. I dziękuj Panu, wywyższaj Jego imię. Kochani, bardzo dawno temu, i niektórzy ludzie mówią, dawno i nieprawda. Dawno i prawda. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dlatego, kochani, sobie ciągle przypominamy. Ciągle przypominamy: Jezus Chrystus zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. On żyje. Naprawdę żyje. Żeby mieć uwielbienie w sercu, musisz to sobie przypominać. Musisz o tym mówić, musisz o tym czytać. A żeby mieć to na świeżo, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga Ojca. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Nie zapominaj nic, co ci dał. Szczególnie teraz, kiedy są takie niepewne czasy, przypominajmy sobie i Panu naszemu i mówmy: On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Gdyby Pan tak złem za zło zawsze oddawał, to byśmy nie wyplątali się ciągle ze złych sytuacji. Cały czas musiałby nas okładać, cały czas musiałby nas uderzać. Cały czas za karę musiałby nam zabierać swoje błogosławieństwa. Ale czy Pan tak czyni? Nie. Uderzy raz, drugi. Kiedy
ajajaj, ajajaj i zaczynamy wołać do Pana, to Pan się lituje. Zobaczmy, kiedy Dawid źle uczynił i Bóg mu dał do wyboru, co ma posłać w jego życiu. Czy to, żeby wrogowie go ścigali, czy takie, czy inne. Co Dawid wybrał? Najlepiej to być w rękach Bożych. Niech najlepiej spadnie Boża kara na mnie. Dlaczego? Bo Boga zawsze da się ubłagać, uprosić. Dlatego jeśli w twoim życiu przychodzą jakieś problemy, jakieś trudności, wołaj. Chociaż zgrzeszyłem. Wołaj, a Pan co uczyni? Ma upodobanie w litości. Ma upodobanie w dobroci. Nie odpłaca według win naszych. Nie postępuje z nami według grzechów naszych. Kiedy Bóg nasz zbawi człowieka, to rozpoczyna w naszym wnętrzu tworzyć całkowicie nową rzeczywistość. Rozpoczyna od zmiany naszego serca z kamiennego na mięsiste. Następnie wypisuje na nim swoje prawa, swój zakon. Wypełnia nas Duchem swoim świętym. Obdarowuje nas darami Ducha Świętego. Odradza nas, czyli rodzimy się na nowo w duchowy sposób. Uświęca nas, czyli rodzimy się według Jezusa Chrystusa, według Jego życia na ziemi. Stajemy się do Niego podobni. Prowadzi nas Duchem swoim świętym. Sprawia w nas chcenie i wykonanie przez swojego Ducha Świętego. A więc daje nam absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Znamy Słowo Boże i wiemy, że tak właśnie Słowo Boże mówi. W świetle tego wszystkiego, co czyni Pan wobec nas, wierzących ludzi, powinniśmy Mu służyć z całego naszego serca i z całej siły naszej. Bo godny jest tego nasz Pan. A więc czas Wielkiej Nocy to czas wielkiej radości i pokoju. Bo Pan nasz Jezus Chrystus uczynił to, o czym mówiliśmy, aby nastał początek naszego zbawienia i abyśmy weszli do Jego wiecznego Królestwa w niebie, w Jego niebie. To jest niezwykle ważne, abyśmy pamiętali, że Bóg nas przygotował do nieba, nas nie przygotował do życia dłużej na ziemi. A jeśli 1000 lat jeszcze życie na ziemi będzie odbywało się, będzie przebiegało, to Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Będą ludzie na ziemi przez te 1000 lat, ale my będziemy już w ciałach chwalebnych. Jak się znajdziemy na ziemi, na 1000-letnie królestwo, to już my będziemy w ciałach chwalebnych. Już nic ci nie grozi. Nie grozi ci żadna choroba. Nie grozi ci szatan, dlatego że będzie związany. Nie grozi ci żadna opresja, ale będziesz razem z Jezusem Chrystusem. Będę razem z Chrystusem, abyśmy razem z Nim panowali, abyśmy razem z Nim żyli w Jego Królestwie 1000-letnim, a później na wieki wieków, w Jego niebie. Kochani, to jest ta cudowna perspektywa, która jest przed nami. To jest ten cudowny czas, w którym możemy rozmyślać o tym, co się stało, o tym, co się wydarzyło 2000 lat temu. Ale to jest realne aż po dzień dzisiejszy, bo my dzisiaj nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Jesteśmy z naszym Panem, jesteśmy cały czas napełniani Jego Duchem Świętym. I to jest ważne, abyśmy w mocy Ducha Świętego zawsze chodzili i mieli tą wdzięczność w sercach naszych, i mieli tą radość i pokój w Duchu Świętym. W Wielkanoc świętujemy miłość. Miłość spływającą z nieba. Miłość pokrywającą ziemię. Zmieniając się w objęcia,
objęcia miłości. Wyjątkowa i nieskończona miłość, dająca więcej niż możemy sobie wyobrazić dla nas, aby oczyścić nasze grzechy. Idealna ofiara, baranek Boży, chodzące, mówiące słowo. On jest nauczycielem, wzorem i przyjacielem. To Bóg w ludzkiej formie. Umierający i powstający z martwych. Udowadniający wszystkim, którzy wierzą, że także powstaną z martwych, aby mieć życie wieczne wraz z Nim, Panem wszystkiego. To są życzenia, które, bracia i siostry, chciałbym wam wszystkim z okazji Wielkiej Nocy złożyć. Życzę wam wszystkim, bracia i siostry, radosnej Wielkanocy. Chrystus Pan zmartwychwstał. Chrystus Pan zmartwychwstał. Chrystus Pan zmartwychwstał. I to jest cudowna nasza nadzieja, która będzie nam przyświecać na całą przyszłość. Aż Pan nasz przyjdzie, aby z tej ziemi zabrać. I to są życzenia z mojego serca i tej tęsknoty, aby z wami znów przebywać na tym miejscu, być zgromadzonym, aby radować się i cieszyć się obecnością Bożego Ducha Świętego. Niech was wszystkich Bóg błogosławi i niech was prowadzi w mocy swojej. Halleluja. Amen. Pomódlmy się na koniec, ażeby Pan nasz obdarzył nas swoim cudownym błogosławieństwem. Panie nasz, jesteśmy w Twoich rękach. I to, co Ty uczyniłeś dla nas, Panie, jest największą naszą radością i największym naszym szczęściem. Dlatego, Panie Wszechmogący, że zmieniłeś rzeczywistość całego Wszechświata i że Ty nas, Panie, ratujesz cały czas z opresji. Cały czas nam pomagasz, cały czas nas prowadzisz i cały czas przywracasz nas na swoją drogę. Abyśmy, nawet jeśli zbłądzimy, abyś nas nie pozostawił w tym zginieniu, ale Ty nas bierzesz na swoje dłonie, bierzesz nas w swoje ramiona jak tą zaginioną owcę i przynosisz do swojego stada. I znów nas umieszczasz we właściwym dla nas miejscu. Panie, Twoja miłość jest zupełnie nieograniczona i nieogarnięta. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam i w tym czasie przeżywać ten cudowny czas Wielkiej Nocy. Chociaż w szczególnych okolicznościach, ale jesteśmy przed Twoim obliczem. Jesteśmy w Twoich rękach. Jesteśmy pod Twoją opieką. A Ty nas błogosław, Panie. I daj nam, Panie, w gronie naszych rodzin, tych najbardziej może ograniczonych, okrojonych, ale daj nam przeżyć tą radość jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz tu na ziemi, aż nas zabierzesz do swojego królestwa. Panie, przeniesiesz nas na łono Abrahama. Ale jednocześnie, Panie, chcemy Ci podziękować, że kiedy z Tobą razem znów wrócimy na 1000 lat tutaj na ziemi, to będziemy, Panie, w chwalebnych ciałach. W tej rzeczywistości, którą Ty masz po zmartwychwstaniu. Chwała Ci za to, nasz Boże. Dziękujemy Ci za to dzisiejsze zgromadzenie. Dziękujemy Ci za to dzisiejsze uwielbianie. Dziękujemy Ci za ten cudowny, radosny, niedzielny poranek. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony. Halleluja, halleluja. Amen.